Pewnie większość z Państwa, tak samo jak ja, nie wierzyła do końca, że to się stanie. A jednak, dzisiaj rząd ukradł nam przynajmniej połowę naszych oszczędności. Tych oszczędności, które zbieraliśmy na emeryturę. To jest ironiczne, że dzieje się to w chwili, kiedy premier ogłasza koniec kryzysu. Koniec kryzysu oznacza ukradzenie połowy naszych oszczędności zgromadzonych w OFE i przeniesienie ich na wirtualne konta do ZUS-u. To jest historyczna chwila, ponieważ rząd, który mienił się liberalnym, konserwatywnym rządem, który będzie obniżał podatki, dokonuje nacjonalizacji czegoś, co nie chcę nazwać nacjonalizacją. W rzeczywistości będzie to oznaczało i koniec OFE, i koniec wzrostu na giełdzie, na czym stracą wszyscy, a rząd na chwilę tylko odsunie konieczność reformowania państwa i reformowania finansów publicznych.